Stacja Kultura na antenie Czwórki, a w niej coraz więcej książek. Kolejną z książek, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, to książka Kaprysik, Damskie historie, którą napisał Mariusz Szczygieł i który jest dzisiaj razem z nami w studiu. Dzień dobry, kłaniam witaj. Się. To jest Kaprysik, Damskie historie, to kilka reporterskich mini opowieści. Głównym, takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich opowieści są kobiety i w związku z tym o kobietach właśnie z Mariuszem Szczygłem dzisiaj będę rozmawiała. Ty w swojej książce napisałeś, że lubisz pisać o kobietach, ponieważ odkrywasz wtedy swoją wewnętrzną kobietę. Tak. Mhm. Jaka jest wewnętrzna kobieta Mariusza Szczygła? Może powiem tak. Każdy ma w sobie, każda kobieta ma w sobie trochę, znaczy dużo kobiety i trochę mężczyzny. I każdy mężczyzna ma w sobie mężczyznę i trochę kobiety. I są faceci, którzy tę swoją kobietę gdzieś tam tak się jej wstydzą, że tak ją wbijają w ziemię. A ja tej swojej pozwoliłem pisać. I dlatego mogły powstać te historie. I na czym polega ta kobiecość? Otóż pamiętam, jak jedna czytelniczka, to było dawno temu, jeszcze w latach 90., jak pisałem tak dużo reportaży o Polsce, jedna czytelniczka mi powiedziała, że pan napisał taki reportaż z miejscowości Chojnów na Dolnym Śląsku i tam jest taki fragment. Byłam tak zaskoczona, że to napisał mężczyzna, bo to mogła napisać tylko kobieta. Otóż w tym Chojnowie zbankrutowała właścicielka zakładu, jak to się mówi, upiększania kobiet, tak? Jak to się mówi? Kosmetyczne. Był pierwszy zakład kosmetyczny w latach 90. Zakład piękności. Tak, taki salon piękności w Chojnowie na Dolnym Śląsku. Pierwszy w ogóle w historii tam. I ta pani zbankrutowała, ta właścicielka, i powiedziała takie zdanie, że z tej rozpaczy już nawet przez paznokcie przestałam malować na seledynowo. I mówi do mnie ta czytelniczka, i wie pan co? No to jest zaskakujące, to tylko kobieta może takie zdanie zapamiętać. No, że facet zapamiętał takie, bo to jest takie nic, tak można takie zdanie przeoczyć, prawda? I wie pan, to jest jakoś bardzo, niech pan pielęgnuje kobietę w sobie. I ja wtedy sobie to zapamiętałem, że to ja, chociaż ja nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle reporterzy, pisarze i mają taki artyści, kobiecy pierwiastek w sobie? Znaczy taki, my go nazywamy kobiece, ale znowu feministki by się obraziły, że to nie ma kobiecych i męskich elementów, prawda? Wszyscy jesteśmy ludźmi, ale jednak nasza kultura jakoś nas wstawiła w te role i wydaje mi się, że jak ja mam do czynienia z kobietą jako reporter, to mam do czynienia troszkę z inną materią. Materią, tak. To znaczy ja wolę z kobietami rozmawiać jako ten, który zbiera materiał do reportażu. Pan również lubi się przyjaźnić z kobietami. Też, tak, to mam takie, ale mam takie trzy fantastyczne przyjaciółki, wszystkie panie po 80. Ale chodzi o to, że jak kobieta opowiada, to jest tam więcej szczegółów, więcej takich drobiazgów, które w ogóle budują cały obraz. Facet lubi opowiadać historię, prawda, story, prawda? Poszli tam, upili się i ten temu dał w mordę. Albo słuchaj, jak on go oszukał, najpierw powiedział to i to. A kobieta jak zacznie, oczywiście tutaj troszkę upraszczam, bo też jest pewna grupa, która, prawda, facetów, którzy inaczej opowiadają, pewna grupa kobiet. A kobieta jak zacznie, to powie tak. Wie pan, poszli tam na to piwo i oni się pobili, ale muszę panu najpierw powiedzieć, ten pierwszy, który zaprosił tego drugiego na piwo, Jezu, jakie on miał oczy, proszę pana. I teraz tak, jak spojrzałam w te oczy, to i zaczyna się zupełnie innego typu opowieść. No rzeczywiście, to ja już teraz rozumiem, że rzeczywiście sporo jest tej kobiety w tobie, bo ty właśnie potrafisz w ten sposób opowiadać po kobiecemu. Bo to też, a ja wczoraj zapytałam kilku to też wynikało, moich znajomych. Tylko też wynikało, jedno zdanie, wynikało z tego, że mnie głównie mama wychowywała i ciocie, bo tata był ciągle w pracy na dwóch etatach. To też z tego może się... A co znajomych, że co? No, zapytałam swoich znajomych, bliższych, dalszych, mężczyzn, no to właśnie, czy mają w sobie jakiś taki kobiecy pierwiastek i jeśli tak, to czy potrafią go nazwać? No. No, pojawiły się na przykład jakieś... No właśnie zaskakujące, bo powiedzieli, że na przykład fizyczne niektóre cechy mają od kobiet. Na przykład pupę. Co mnie totalnie zaskoczyło. Facet powiedział, że ma damską pupę? Tak, dokładnie. Albo na przykład powiedzieli, że emocjonalność na przykład. To jest też taki... I też wrażliwość, ale potem to już miałam wrażenie, że trochę ściemniają, bo po prostu wiedzą, że tak, kobiety takie są. Tak, trochę pod temat, ale ja myślę, ta fizyczność mnie zaskoczyła. Ale przyjdą takie czasy, nie wiem za ile to lat będzie, za 30 to ja już będę 5 lat przed śmiercią, że moim zdaniem już się nie będzie mówiło, że jest wrażliwość kobieca czy męska, że to się jednak... Ale na razie jesteśmy na innym etapie rozwoju. Kochani, w razie czego, gdyby mnie ktoś krytykował za to, że tu seksizm jest ukryty w tym wszystkim. Nie. Żeby nastąpiła postnowoczesność, musi najpierw nastąpić nowoczesność. I my w przeciwieństwie do całego świata jesteśmy dopiero w erze nowoczesności.
Chciałam porozmawiać też o twojej przyjaciółce. Zofia Czerwińska to jedna z nich. Ona poniekąd jest związana z tą książką. To jej słowa były mottem pierwszego wydania. Czy ty pamiętasz te słowa? Tak, to jest takie zdanie, które wyraża takie ludzkie nienasycenie i taką niezaspokojoną naturę człowieka. Jest wspaniałe. Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej. Tak, no i dokładnie. Prawda. Też te moje bohaterki, one tak zawsze szukają swojego miejsca, czy chciałyby mieć inne miejsce na namiot, tylko nie wiedzą, jakie to miejsce i po prostu nawet nie wiedzą, czy mają ten namiot czasami. No właśnie, ale przy okazji tego wznowienia, tych powiedzonek, tych słów Zofii Czerwińskiej, nawet całkiem sporo pojawiło się ich znacznie więcej. No i które tam najbardziej się podoba? Z dnia na dzień brzydne coraz bardziej, o ile w ogóle to jeszcze możliwe. Tak. To pokazuje, że Zofia Czerwińska ma ogromny dystans do siebie i jedno z moich ulubionych, mężczyzna mojego życia to mężczyzna z walizką za drzwiami. Zosia charakteryzuje się tym, ja to łapię te jej powiedzenia, dlatego że na przykład ja dzwonię i ona reaguje, ma ma ten dowcip taki sytuacyjny, że ja coś powiem i wtedy Zosia to pięknie rozwija. Ja muszę to wszystko notować potem, jako jej taki sekretarz, taki trochę jestem jak Rusinek dla Szymborskiej, to ja jestem dla Zosi Czerwińskiej. No a co ty masz w ogóle z tej przyjaźni? Z tej Zosi? Z tej przyjaźni takiej kobieco męskiej. Tak, oprócz tego, że masz fajne powiedzonka, które możesz wykorzystać w książce, to co jeszcze? Zosię sam znalazłem do tej przyjaźni. Po prostu zadzwoniłem do niej i powiedziałem, że ja ciągle o pani myślę i chciałem panią poznać. I tak się zaprzyjaźniliśmy. A co ona na to? Jeszcze powiedziałem, że mam 23 lata, no bo to było dawno temu. I Zosia wtedy powiedziała, proszę pana, ja nie umawiam się z obcymi mężczyznami, a co dopiero w takim wieku? A ja mówię, ale ja nie chcę się umówić, ja po prostu panią bardzo lubię. Chcę się umówić na kawę, ale po prostu chcę panią poznać. No i co ja mam? Ja muszę powiedzieć, tutaj teraz powiem tak już, taki poważniejszy będzie rys. Otóż złapałem się na tym, że szukałem jakiejś kobiety w wieku swojej mamy, która by, nie chcę teraz, żeby to źle zabrzmiało, ale jakby, która by poszerzyła troszkę amplua mojej mamy. O, czyli to jest trochę tak, że jak masz rodziców, prawda, którzy nie spełniają do końca twoich, są wspaniali, kochasz ich i moja mama była doskonała, bo jak szliśmy kupować buty na zimę w Złotoryi, jak mieszkaliśmy, bo teraz mieszkamy razem, czyli nie mieszkamy razem, ale rodzice mieszkają w Warszawie, ale jak mieszkaliśmy w Złotoryi i mama mi szła kupić buty, a ja przechodziliśmy koło księgarni i ja widziałam, że jest jakaś super książka, którą ja chcę, a miałem 13 lat czy 14, to mama nie kupowała mi tych butów, tylko kupowała tę książkę, bo nie było i na książkę, i na buty, więc mama naprawdę była fantastyczna, ale wszyscy rodzice mają swoje ograniczenia. I ja się złapałem na tym, ja nie wiedziałem, dlaczego ja znalazłem Hannę Kral w swoim życiu, Zofię Czerwińską, czy panią Helenę Stachową w Pradze, tłumaczkę moich książek na czeski. Wszystkie te trzy kobiety, że tak powiem, sam do nich trafiłem. Ale chodziło o to, żeby poszerzyć amplua, tak powiem ładnie, dyplomatycznie, mojej mamy. Czyli to, czego nie dostaję od mamy, żeby dostać może od innych kobiet. I często faceci szukają sobie takich żon, które są jak matka lub matka do kwadratu, a ja poszukałem właśnie intuicyjnie, bo mówię, potem to rozrobiłem dopiero na psychoterapii. Intuicyjnie poszukałem sobie kogoś, kto jest w wieku mojej mamy, bo wszystkie te panie są rówieśniczkami, czyli są po 80, rówieśniczkami mojej mamy, żeby coś tam jeszcze wyssać. I to uważam, że ten mój mózg niezależnie ode mnie, tylko kto jest ja, a kto jest mózg, nie? Znaczy, że ta podświadomość, może tak, że moja podświadomość, ona się mądrze zachowała. Między innymi też Hanna Kral jest częścią jednej z opowieści, która jest w tej książce. To jest bardzo interesująca opowieść, bardzo ciekawy reportaż. Nie mogłam oderwać od niego oczu. Wiedziałam, że będę czytała do samego końca, pomimo tego, że już było naprawdę bardzo późno, ale musiałam wiedzieć, jak ta historia się zakończy. To za chwilę wam opowiemy o pewnej tajemniczej liście. Padło słowo Hanna Kral. Hanna Kral jest jedną z bohaterek jednej z opowieści. Kobiety z tajemniczej listy. Pojawia się taka opowieść.
gość. Od razu mówię, że miałam dużą wątpliwość związaną z tym reportażem, czy jednak Mariusz Szczygieł trochę nie ściemnia, bo jak to jest możliwe, że to jemu właśnie przytrafiają się takie historie i to właśnie on, siedząc sobie w kawiarni, znalazł tajemniczą kartkę gdzieś tam wciśniętą. To jest trochę taka twoja konfabulacja, żeby było tak bardziej intrygująco? Ty masz takie szczęście. Że to nie był przypadek, tylko tę kartkę ktoś zostawił specjalnie, żebym ja ją znalazł. To akurat jest możliwe. Natomiast kartka rzeczywiście jest autentyczna. Zdarzały ci się już wcześniej takie historie, że ci ludzie podrzucali jakieś rzeczy, bo wiedzieli, że ty masz ten zmysł reporterski? Zdarzają się, to jest coś takiego, co ja nazywam cudem reporterskim. Mianowicie polega to na tym, że jak ja się nastawię na jakiś temat, że teraz się zajmuję tym i tym, to wtedy wszystko nagle jakby, tak jak Hanna Kral mówi, cały świat się panu kłania, panie Mariuszu. Ona tak, właśnie pani Hanna tak mówi, że ten wielki scenarzysta po prostu wie, że ja jestem, na czymś mi zależy i jak zasłużyłem, to wtedy mi podsuwa różne rzeczy. I to jest, no powiedzmy, że piszę temat, no temat X, idę do ZUS-u, i znienacka pani, u której ja składam PIT, zresztą ja się sam rozliczam, bo nie mam etatu nigdzie, więc sam płacę sobie ubezpieczenie zdrowotne. I że jak kładę ten PIT i pani mi tam podpisuje i pieczętuje i nagle mówi, wie pan co, chciałam panu powiedzieć już dawno, jak pan był ostatnio u nas w ZUS-ie, że... I nagle mówi... Zaczyna się historia. Ale to historia, która pasuje do tego, czym ja się teraz zajmuję, a ja jeszcze nikomu o tym nie mówiłem. I to naprawdę jest nagminne i ja nie umiem tego wytłumaczyć, nazywam to cudem reporterskim. Wracając do tajemniczej kartki. No właśnie, co było na tej kartce? Na tej kartce było 20 nazwisk kobiet z adresami i wiedziałem, że adresy są stare, dlatego, że była Aleja Stalina, a Aleja Stalina no już nie istnieje, bo to były Aleje Ujazdowskie. I przy niektórych kobietach były plusiki i takie te, jak to się mówi, to jest, co to jest? Fajeczka taka? Taki ptaszek. Ptaszek taki, o. No i jedna pani to miała tam chyba ptaszek i dwa plusy nawet. A jaka była twoja pierwsza myśl? Kim są te kobiety? Bo to jest też zastanawiające i to nie było kobiece, tylko męskie. No oczywiście, że ja myślałem, że to lista kochanek. Lista kochanek, potem jak tam zobaczyłem, że jest Hanna Kral. Twoja przyjaciółka. Tak. I jak jej to pokazałem, to naprawdę była w szoku i powiedziała, że to nie ma mowy, żeby były kochanki, ponieważ... Ja mówię, ale pani Haniu, no przecież to jest prawdopodobnie lista, którą zrobił facet. Znaczy facet sobie zapisał wszystkie kobiety, które miał. I jak ja powiedziałem kobiety, które miał, no to już dawno nie widziałem pani Hanny Kral tak rozsierdzonej. Rozsierdzonej, tak. Złej. Mnie nikt nigdy nie miał, panie Mariuszu. Najwyżej jeden pan, który teraz jest na nartach i tu wymieniła nazwę szwajcarskiej miejscowości i chodziło o jej męża. I niech pan szuka dalej. I ale przez cały czas miałam takie wrażenie, że Hanna Kral nie do końca chciała, żebyś rozgrzebał tę historię, odkrył wniosku, właśnie, kim są te kobiety. Jak znalazłem inną kobietę z tej kartki, która się okazało, że ma chyba już trzecie z kolei nazwisko i była Żydówką ukrywającą się w czasie II wojny światowej, to doszliśmy z Hanną Kral do wniosku, która też nie wiedziała, dlaczego jest na tej liście. Doszliśmy do wniosku, że to jest lista Żydówek ukrywanych, albo Żydówek mianowanych, albo, że tak powiem, mianowanych w sensie przez społeczeństwo, że oto to ta na pewno jest Żydówką, prawda? I powiedziała mi pani Hanna, panie Mariuszu, niech pan tego nie rusza, to jest kralodoba po prostu. No ale jak mogłem, po pierwsze tekst się musiał, ja już wiedziałem, że to musi powstać z tego tekst. I tutaj zdradzę jedną rzecz, to jest taka może nie tyle kreacja reporterska, ile takie wpływanie na tekst. Mianowicie w pewnym momencie ja już wiedziałem, co to za kartka, już się wszystko ujawniło, to nie powiem, jak się ujawniło, ale jeszcze dwie moje bohaterki trzymałem w niepewności, że nie wiem, ponieważ one miały wspaniałe historie, to znaczy jak te panie, do których ja docierałem, się orientowały, że są na tej liście, to wyciągały różne takie zakulisowe historyjki, takie trupy z szafy troszkę. I to było tak fascynujące, że nie chciałem już zdradzać, bo za szybko by się tekst skończył. Jaki jest finał tej historii? Przeczytacie w reportażu Kartka w zbiorze reportaży Kaprysik Damskie Historie. Jest dużo zdjęć kobiet, właśnie te kobiety z kartki są, no dużo, bardzo ilustrowana książka. No i też jest dużo innych ciekawych reportaży, jak na przykład Reality, to jest reportaż o kobiecie, która była księgową własnego życia. Tak. Nieprawdopodobna historia o kobiecie, która księgowała po prostu wszystkie swoje czynności, na przykład ile razy dzwoniła do kogoś, albo ile odebrała, ile odbyła
liczyła spotkań umawianych, ile dała prezentów komu, jakich, ile dostała prezentów, ile razy grała w brydża, ile razy w domino i tak dalej. Niesamowita historia. Ułożyło to, moim zdaniem, w taką uniwersalną historię o samotności jednak, no, bo to chyba z wielkiej samotności wynikało. Między innymi takie kobiety są bohaterkami książki Kaprysik, damskie historie. Mariusz Szczygieł stoi za tymi opowieściami. Bardzo dziękuję za to spotkanie, no i mam nadzieję, że kiedyś powstaną kolejne. Pielęgnuj kobietę w sobie. Ja pielęgnuję, panowie niech pielęgnują kobiety w sobie, a panie troszkę niech wydobywają z siebie mężczyznę, żeby przeżyć. Damy radę. Dziękuję bardzo. Czwórka. Brzmi dobrze.